witam gorąco na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek z tej cudownej gry Trail Out. Powoli atakujemy ostatniego kolesia, czyli Franka Woodsa. Potrzebuję 2 miliony fanów, a mam 1 637 000. Kurde, w realu mieć tyle fanów? Dobra, zaczynamy. Takie tu wyścigi przed nami. Lecimy od tego, zobaczmy. Jaka zima. Kolorowe ten. Biała ciemność. Czy tam białe cienie, nie wiem. Co ja mam tak popsute to wszystko? Czym ja ostatnio jeździłem? W ogóle nie spojrzałem, co to za trasa jest. Może pojadę moim nowym nabytkiem? Niech będzie. Trzeba próbować, trzeba walczyć. Banan, chciałem powiedzieć. Bałwan. Zimówka, proszę bardzo. Nie będzie mi za zimno w tej bryce. Tradycyjnie potrąciliśmy. No wiadomo kogo. Najgorzej, że jest biało. Już widzę, że będę miał problemy z wykryciem, gdzie mam jechać. Ciekawe swoją drogą, czy ta śnieżyca będzie się pogarszać. No ale dobra, no. Pierwsze kółeczko na próbę. Fajne drzewko, tak. Tu był jakiś skrót na lewo. W ogóle mi się koła chyba nie trzymają, nie wiem. Tu widzę ostry zakręt. Tu może ładnie ten. Ślizgiem wchodzić. Idź mi, kobieto, stąd. Liczyłem, że na drzewo wpadnie. Znaczy, na ten. Na reklamę. Czy co to było w ogóle? Idź mi, koleś. Nie wiem. Wszyscy mi zajeżdżają drogę. To jest hamuwa jaka, no. Dobra. Poleciał. Jak... No właśnie, jak to poleciał, jak to się mówi? Jak dzik w Szkodę? Idź mi, Frankus. Pałko. Nie no, nie powiem, fajny wyścig. Szkoda tylko, że jest kuźka wodna, nie widzę. Czemu ja nie mam świateł, o co chodzi? O kuźwa. Nie no, fajna trasa, nie powiem. Graficznie fajnie wygląda. Gorzej tylko... Ej. Ale wyleciałem? Nie no, wyjebista trasa, że tak się wyrażę. Kurde, ta gierka jest spoko na serio. Muszę się przyjrzeć, jakie DLC-ki są do niej. Można grać i grać. To przypuszczam, że niepotrzebnie się DLC-kami martwię, bo... Tutaj, żeby achievementa dobyć, znaczy calaka, to trzeba... Rzuciłem kolesia na drzewo. 25 samochodów posiadać. Trzeba je kupić, wyremontować. No, to tak średnio z 50 tysięcy kosztuje. Co nie jest takie proste do nazbierania, wbrew pozorom. Tak się tylko wydaje. Że to jest proste. Aha, dobra. Fajnie. Byłeś pierwszy. Serio. 2 błędy, jestem ostatni. No wiem, to nieśmieszne. Ciekawe, ile się załapie właśnie na tira, czy tam na ciężarówkę. No jedź, człowieku, mi z drogi. Dobra. Nie, fajna trasa, fajna, podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Jeszcze bym tutaj wygrywał, na niej też by było w ogóle super. Aha. Się rozgrzałem za bardzo chyba.
Kto poleci w drzew? Wo, wiadomo, kto poleci, ja. Finałowe okrążenie i oczywiście dałem 4 litery na maksa. Ale jak się jedzie bez błędu, to na serio. Spoko trasa. Przepraszam. Do zobaczenia, frau. Dobra, drugie miejsce, nieźle. Czy nie było drugiego? Coś czwarte widziałem. Dobra, weźmy jeszcze raz. Kariera, samochód. Powtórzmy to, bo byłem na czwartej pozycji jednak. Może wezmę ten opony na jakieś inne. Na śniegowe. Opony śniegowe 2000. Dobra, jedziemy. Start. Zobaczę, czy jest jakaś różnica. Gdy zmienimy opony. Bum. Koleżanko, tak ja ciebie nie lubię. Dobra. Musiałem ją na słup walić. Nie ma tego tamtego. Okej, kolejny w plener poleciał. No dajesz. O, kurde. Muszę dołem, bo źle skręciłem. Ale to nic. Nie poddaję się. Nieźle. Tutaj wyhamujemy na innych samochodach. Tu mnie klepie po tyłku, spoko. Tak jakby skoczyło. Ale ładnie mi się zakręt udało zrobić. Proszę państwa, jak on to robi? Przypadkowo czy się robi? Kobieto. Sonia, to chyba Sonia jest. Czemu ja świateł nie mam? Tylko oświetlają drogę ci, co jadą przede mną. Jak tu się światło zapalało? Może ja muszę zapalić te światło jakoś? Dobra, nieważne, idziemy. Przepiękny tir. Tu trzeba uważać, bo jest wyskok z drzewa, to zapamiętałem. Dobra. Serio? Przecież hamowałem. Już pierwszy błąd, już mi ucieka. Ktoś niebieski, a... Joe? Joe, ty jesteś taki dobry dzisiaj? To nie dobrze. Jak jesteś taki... kozak. Okej, jedziemy. Jest rekord. Jak nie wjadę w drzewo, to dojadę. Kurde, no. Jak tak można, no? Serio? Kto to jest przede mną? Moja ulubienica? Oj, Juani tam. Ja ją Juani nazywam, nie wiem, czy to dobrze wymawiam, czy nie, ale... W sumie, czy to ważne? Bo jestem pierwszy. Ale pamiętajcie, to, że jestem teraz pierwszy, nie znaczy, że za chwilę nie będę drugi. Bo tu mamy ten ostry zakręt, dobra. Przypadkowo. Kurka wodna, no. Słaby ten zakręt. Nie wyszedł. Dobra, zaczynam się bać. Dobra, jest szansa być. Aha, nie jest szansa. Bo to moja różowa koleżanka wylądowała na tej ciężarówce. Tutaj będą tory kolejowe, będzie wyskok z tego, co kojarzę. Pociąg! Fuck!
się zatrzymali na pociągu, czy nie? Co z tego, że ja się zatrzymałem na drzewie, no. Takie życie. Już mnie doganiają, już kurde. Daję Stefan. Tutaj ci na ogół dobrze wychodził ten zakręt. Kurde, idź mi stąd, koleś. Ja. Nie! Kurka wodna, znowu czwarty jestem. Serio. Ale tam jest skrót po prawej stronie, kurde. Dobra, weźmy restarcik. Spróbuję jeszcze z 2-3 razy. Nie no, muszę przynajmniej... być trzeci. Troszeczkę przycięła gra. To jest całkiem... fajnie, można ich pospychać. Ale trzeba z głową. Chodź, Frankus, chodź, koleś. Niedługo się spotkamy. Oj. Czemu oni mają światła, ja nie mam? Wydaje mi się, że... Czy my możemy światła włączać jakoś? Nie wiem, czy tu górą, czy dołem jechać. Właśnie. Aj, tu będzie gdzieś tir chyba, ale jeszcze nie teraz. No to trzeba przyznać, że ten dobrze się trzyma na tych oponach. Albo ja trasę poznałem. Ta, poznałem trasę. Dobra, pociąg przejechał. Hej, tutaj będzie ten wyskok. O kurde! Kurde, tu w prawo mogłem pojechać. Oni tu w prawo jeżdżą. Znaczy ten gra. Kurde, komputer! Przeciwnicy, no. Szkoda, że tak się wytegowałem. Oni się na tym tirze zatrzymali. W sensie na ciężarówce. I oni tutaj w prawo sobie wcinali drogę. I tu jest jakiś skrót. Super. Brawo. Jeszcze pobiłem swój rekord nawet. Fikołkiem. Hej, tutaj... Nie no. Może ja tak przewaliłem, że te światła z przodu straciłem, dlatego mi się nie świecą. Może. Dobra, fajnie by było tego nie zwalić. By było miłe. Jaki nice jump, człowieku. Dobra, tu mamy zakręcik. Kurde, jaki on jest wywrotny. Szkoda gadać, normalnie. Strasznie ten, jest niestabilna ta bryka. Tak mi się wydaje się. Kuźde. Dobra, kolega fiknął. To jest dla mnie szansa. Trochę złapać przewagi. Serio? Czemu ty tak jeździsz? Kurde. Fikołki robi. Dobra, idziemy teraz tędy. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Nie widzę w ogóle drogi, nie wiem, gdzie mam jechać. Tutaj jest prosta, dobra. Tu będzie zakręt. To pamiętam. Super pamiętam. No kurka wodna, no serio. Tak się wpindolić. Koleś.
Wypacz, nie zabierzesz mi w ostatnim momencie zwycięstwa. Tyle czasu prowadziłem. Dobra. Udało się na farcie, tak naprawdę. 747 jestem w światowym rankingu. To chyba dobrze. Dobra, fajnie, że się udało. Ale trasa fajna. Bardzo mi się podobała. Na serio. Polecam. skromne $10. Tak. Aj, zaraz. Zróbmy broadcast. Aj, transmisję. Weź się, koleś, uśmiechaj, nie wiem. Pokręć się oczkiem, tam pokaż pieska, w ogóle. Dajesz, dajesz. Serio, tylko 1700. Dobra i tyle, nie? Trzeba doceniać to, co się ma. Ej, co tam następnego? Asfalt. 70%. A, monok. Dobra. Ja się zastanawiałem, czemu nie mogłem ten... opon wybrać. Znowu wieczorową porą. Serio. Nie przepadam za nocnymi tymi... Nie no, nie mogę sobie darować. Aj, fantastycznie. Oczywiście, kto się przykleja do mnie? Juani. Kurde, ta bryka to tak się trochę czuje jak ten. Toretto w tych... w czym on tam występował? A, szybcy i wściekli. Widzę, że... reporterów to my rozwalamy. Ej, jak tu ten... jakie tu zakrętasy są. To powiedzmy nawet okej, bo zauważyłem, że... komputer nie potrafi skręcać za bardzo. Tam przewagę na ogół zyskuje. Na prostej sobie lepiej radzi. A tutaj jest inaczej, zobaczymy. Na razie... nie wiem, gdzie jadę. O, może będzie świtało. Na razie tak asekuracyjnie. Ale nie jest źle chyba. Ale drifter normalnie. Gdzie ja jadę? Co ja robię? Ale jedziemy, jedziemy. No serio, ja to... czasem na czuja jadę. Znaczy w sumie... jadę, bo jadę, no dobra, no. Oho, tu może być pociąg, fajnie. Aha, tu jest taki zakręt dziwny, ale... kurde, ale delikatny zakręt, dobra. Za bardzo się przestraszyłem. Uuu, już kurka wodna, było gorzej. I znowu tory tramwaj, kolejowe. Aż dwa razy można się... serio? A rozwalmy to, co tam. Okej, okay, co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Myślałem, że łopatą dostanę, znaczy tą koparką. Dobra, mamy ciężarówkę. Nie no, kuźwa ten, że tak się wyrażę ostro. Coraz fajniejsze te tory są. Im dalej w las, tym fajniej. Aha. Poleciało. A najlepsze, że jeszcze się okrążenie nie skończyło. Jeszcze jednego okrążenia nawet nie zrobiłem. Grubo. A serio? Strasznie długa ta trasa. To jest szansa nadrobić, ale też jest szansa udupić, że tak się wyrażę się. Stacja benzynowa, to pewnie będą takie tu wybuchy szły, ale tego nie zobaczymy. Bo za bardzo z przodu jestem. Dobra, słychać było. Że
stacja benzynowa wybuchła. Okej. Dobra, jedziemy jakoś. Strasznie dobrze ten Joe Boomer się mi trzyma na tym. Jest, sądziłem, że on taki kozak. Kurde, kiedy to okrążenie się skończy? Przecież to masakra. Jaka wielka mapa. Niesamowite. Ale przynajmniej dzień się zrobił. To zaliczam na plus. Dobra, mamy trochę ulicy. I powoli się robi meta. Tu się trochę boję. Mógłby ten Joe się wpindolić na coś. Żebym miał większą przewagę, bym był spokojniejszy. Serio? Dobra. Dziwne, że rekord jak pierwszy raz jadę. Dobra. Serio? Potrąciłem kogoś? Ale... skok. Nawet kurka wodna ledwo panuje nad tym. Dobra. Cały w błocie, ale jedziemy. Kurka bo... serio, kurde no. Dogoni mnie teraz. O, super jesteś. Jeżeli on mnie dogonił, to zaraz mnie reszta dogoni, ale... przynajmniej jak mnie dogonił, to mam szansę go gdzieś... pyknąć. Co ja robię? Dlaczego ja praktycznie staję w miejscu? Frankus mnie dogania też, kurde. Bryka się dymi. Lipa totalna, panie. Jadę w prawo tym razem. Chociaż wtedy chyba też jechałem prawą stroną. Tak mi się wydaje się. Nie no, cały czas ten się trzyma mi na tyłku, no. Fajnie by było to skończyć na pierwszym miejscu, jak już tyle czasu jadę. No. Na pierwszym. No to niestety, jakby było widać, wystarczy jeden mały błąd i jest lipa. Kurde, ludzie, brykę mi zniszczy się. Oby nie było pociągu. Dobra, tutaj był zakręt taki, co się go przestraszyłem, a niepotrzebnie. A tutaj było trochę gorzej. Super. Super, mega fajnie. Fikołek w moim wykonaniu. No powiedzmy, że to mobilizuje mnie do spięcia się. Trochę się przestraszyłem. Znowu. Dobra, mamy kolejną ciężarówkę. Spoko. Jadę górą zatem. A spokojnie, nabijam nitro. Dobra. Nie było tak źle. Dobra, mamy tego kolegę. Może tamten się wbije u niego. Wbił się w niego, czy się nie wbił? Chyba się wbił, dobra. Może to jest moja szansa na odskoczenie mu trochę. Jak nie zwalę czegoś. No powiem szczerze, że ledwo mi ta bryka już dymi się na potęgę. Się jeszcze zajerałem? Czy jak? Dobra. Fajnie, że pierwsze miejsce, fajnie. Strasznie długa ta tra...
Kasa! Nie wiem, jak można takie błędy robić w końcówce, no. Koleś. Zyskujesz przewagę, potem ją marnujesz. Normalnie ciśnienie tętno to mi chyba na 120 już leci. Niby niebieski jest daleko, ale to wiecie. Wdepnie. Ja zrobię fikołka. I nieszczęście gotowe. Dobra. Tutaj na spokojnie. I damy radę. Na spokojnie powiedziałem. Co za idiota. Aha, za rozjeżdżanie mi fanowie nie lecą. Znaczy ten. Tyle muszę unikać. Zamroziło mi tych. Przyrost fanów. A ja taki wesoło ten uderzałem. No ale dobra. Pierwsze miejsce, pierwsze miejsce. I o to chodzi, i o to chodzi. 9000. Tak, tak, cieszy się, Michaju, cieszysz. Dobra, zobaczmy, co tam mamy następnego. W menu. O nie, to chyba to, co się... To jeszcze 5 okrążeń, serio? Ale znowu nie mogłem berki wybrać? Okej. Znaczy, no nie okej. Bo nie wiem, czy będę miał... Ale normalnie. Drifting. Stefan. Czy tam Michaju, jak ty to robisz? Wypad. Tutaj zauważyłem, że warto górą jeździć. Zakładając, że mi pozwolą. Dobra. Jak nie przywalę w coś, bo to jest 5 okrążeń, to... To jest ma... A, sakrycz! Nie. Co ja zrobiłem? Taka przewaga. Jaka lipa, panie. Super. Nie wiem, zdecydowanie. Nie wiem, nie wiem, co zdecydowanie, ale... Jak można to tak zawalić? Taką przewagę. Znaczy, no nie była przewaga, ale kurde, byłem pierwszy. A to się rzadko tu udaje. Teraz będą mnie smyrać. Ja ich, oni mnie. Przez co... Frau zyskuje. A ja tracę. Co tam, frau, pojesz? Jeszcze 2 okrążenia. Kurde. No co za łajza. Na czołówkę. Prowokator. Się nie robi, panowie. Normalnie zamilkłem. Serio. Na ostatnim zakręcie bym stracił przewagę, to bym chyba, nie wiem, baranka głową zrobił. Dobra. Ważne co było, ważne co jest. Tak, Yuan Tan. Kurde, nieźle. 3 pierwsze miejsca. Ale fajne trasy. No ta akurat ostatnia to była mi znajoma.
Teraz. Tutaj nie ten, nie mamy nic. Nic nie mamy, kurde. Dobra, zobaczmy co tam dalej. Słychać zatem. Frank, idziemy po ciebie. Tak, po Franka. Co tam mamy następnego tutaj? Kontakt. Aha, czy trzeba będzie jeździć po centrum handlowym? 20 sekund kontakt. Co to jest? Co my mamy? To jest jednocześnie nawet moja najwytrzymalsza bryka? Serio? Dobra. Naprawmy ją, tylko... zaraz. Asfalt. Zmieńmy opony. Bo mam śniegowe, czy tam... śnieżne, gdzie mam asfalt? To jest asfalt? Nie. Nie wiem, głupi jestem. To nie jest ten asfaltowy. To jest na ten. Standardowy? Dobra, zobaczmy. Oj, oj. Co to jest? Co to jest? Co to się dzieje? Rozumiem, że musimy przetrwać i tyle. Może po tej fontannie jeździć można? Co to się dzieje? Aha, to jest jakiś parking. Okej, Frank. A policją to kto kieruje? Proszę cię bardzo, Juani. Aha! To są bomby tutaj. To ja ten. Myślałem, że trzeba się stukać jakoś. Dobra, zwiewajmy. O, fajnie, Frank. Był blisko mnie coś. Polował na mnie. Kto teraz? Wóz policyjny, rozumiem. O, dziękuję. Nie wiem, co się dzieje w ogóle. Kręcę się może w kółko. Ojej, co to za samochód tutaj stoi, tak? Aha, posłałem je w pupę. Czy jakoś tak to się mówi? Okej. A gdzie on jest? Super. Joe. Nie wiem, gdzie jechałem, to się wbiłem. Trzeci. Nieźle. Najwyżej się poprawi, w razie czego. To akurat tak jest. Znaczy, ogólnie pomysł jest fajny, tylko ten... bo za bardzo zamknięty teren był akurat. Kasenka jakaś? Hello, hello. Czego chcesz? No właśnie, czemu przyszedłeś? Co, kasę? Próbujesz mnie przekupić? Otwórz i zacznij myśleć. Biorę. Ale tak się pycnę. Czyli
Surprise, motherfucker! Ten Jomie też mi się nie podobał nigdy. I hope you understand that this time it's definitely your last festival in your life. A może to będzie twój ostatni? Nigdy nie wiadomo, kolega. Nigdy nie wiadomo. Ciekawe, czy kasę zostawili. Woods, fuck you, bastard. Dokładnie tak, pieprz, coś tam tego, nie, ja tam nie będę mówił tego, ale on to powiedział. Ej, co tu mamy? O, coś się udało, zniszczyć dwa samochody, dobra. Widzę, że tak u 15 tysięcy fanów często zyskuje, to może się uda w końcu i 20. Dobra, zróbmy jeszcze raz live'a. Nie wiem, czy ja coś tu muszę robić na tym live'ie. O co tu chodzi? Że tak tu wciskam. Aha. To chyba bez znaczenia było. Dobra. Cóż, mamy 37 minutę. Zobaczmy kolejny wyścig i mi starczy chyba na dzisiaj. To jest w tym mieście 100% asfaltówki, ale... Aha, dobra, nie mamy wyboru samochodu, musimy jechać tym, co nam dadzą. O, Trabant. Wygląda jak Trabant. Kurde, no, zapominam, że to mi fanów nie dodaje. Zamraża w sensie. Oj, oj. Trzeba trasę poznać, no, tego to w ogóle nie kojarzę. Nie no, tą trasę pamiętam, ale co ona taka dziwna dzisiaj. Dobra, tu mamy zakręt. Ale żeś kurka wodna wykręcił, Stefan. Będzie ostry zakręt w lewo, to pamiętam. Tak mi sorry, koleżanko. Nie lubię cię, Joe. Padako. Żeś mnie uderzył. Ale on słabo hamuje. Tu z oponą na dachu jadę. Dobra, jedziesz, jedziesz. Tutaj mamy w lewo? Było? A, tu. Ojoj, co? Gdzie ja się waliłem? Co to za mgła? Kurde. Nic nie widziałem. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Tu rozumiem, będzie tramwaj. Tak, widziałem, że... Nice jump. Nie ma problemu. Też mi się podobało. Muszę zapamiętać, żeby jednak ludzi nie rozjeżdżać, bo to mi mrozi fanów. Niestety. Niestety. Myślałem, że to jakiś bonus jest za przejechanie fotografa. Jednak nie. Jednak nie. Kurde, ale ja oberwałem połowę zdrowia. Tylko mam. Znaczy nawet nie mam połowy. Lipka, panie, lipka. Cholipka. Ale idziemy, 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 idziemy. Kurde. Już myślałem, że potrącę. A nie chciałem. Sonia. Eliminated. Dobra, jadę dołem. Walę to.
Znaczy, widzę, że nikt nie pojechał wtedy dołem za pierwszym razem. No, ale możemy... Jakiś skrótek? Chyba tym skrótem jeszcze nie miałem przyjemności jechać. Ty, fajny ten skrót. Bym go nie przeoczył. Serio. Co to za mgła tutaj taka? Rozumiem, że mamy ostatnie okrążenie, tak? Nikt mi na dupie nie siedzi. To możemy troszeczkę uważniej pojechać. Rozważny i romantyczny będę. Okej. Widzę, że długo nie widzę przeciwników. To dobrze, to dobrze. Dopiero teraz widać, jak jadą. Dobra, dobra, to jest pocieszające, że może wygram ostatni wyścig dzisiaj. W sumie pojadę tędy teraz, ale ten skrót był fajny, bardzo mi się podobał. No serio, jest spoko. Ale w tym wypadku nie musiałem z niego korzystać. No i teraz na spokojnie mogę jechać. Chociaż jakbym szybciej pojechał, to bym może czasówkę miał lepszą. Dobra. No i gitara. Powiem szczerze, że wystarczy mi na dzisiaj tych emocji. To jest strasznie duża dawka skondensowanych jakby emocji. O, 34 tysiące fanów. Czyli powinno mi zaliczyć to wyzwanko, co wziąłem przed chwilą. I fajnie, że je wziąłem. Proszę bardzo. Mogę coś zaakceptować. Poleć 15 metrów. Bo ja wiem. Zniszcz 65 obiektów. Powinno się udać. $98, dobra. Okej. To cóż, dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Na kolejny zapraszam. Zapraszam w sobotę znowu o 14:00. Uciekam. Hej.